Siema, z tej strony Phoenix i zapraszam Was na trzeci odcinek z serii Moja droga do mistrzostw Polski w FIFA Ultimate Team 14. Jak wiecie, gram w nim z widzami, gdyż online, jakiekolwiek rozgrywki online nie da się grać, gdyż występuje ten disconnect glitch. Mamy pierwszego mojego przeciwnika, jest to użytkownik Filip Paul. Zobaczmy, nazwa drużyny Pompa, no ciekawa hybryda ligi francuskiej, ligi włoskiej i ligi niemieckiej. No i zobaczymy, jak to będzie się układać to spotkanie. No i zaczynamy. Lewandowski do Gündogana, Ilkay Gündogan wychodzi, uderza Ilkay Gündogan, jednak broni Salvadores i Rigu. William podaje do Roberta Lewandowskiego, Robert Lewandowski. Cały czas Robert podaje do Aubameyanga. Czy Aubameyang dostał piłkę? Doszedł do tej piłki i pokonuje się w 28 minucie spotkania. Pokonuje Salvadore Sirigu i obejmujemy prowadzenie. Dośrodkowanie Filipa na głowę Schweinsteigera. Zobaczmy, Schweinsteiger tutaj uderza, jednak zablokowany ten strzał. Jeszcze Luis Gustavo jednak przejmuje. Ilkay Gündogan, ale broni Pet Czech. Dośrodkowywać będzie Montolivo. Na głowę Balotelliego, jednak dochodzi do piłki kolejny raz. Gündogan! I Dante zablokował swoją czupryną ten strzał. I kolejny, mamy kolejny rzut rożny, który znowu będzie wykonywać Ricardo Montolivo. Montolivo na głowę Lewandowskiego, jednak tym razem pewnie Pet Czech. Götze. Mario Götze podaje do Balotelliego. Jednak broni kolejny raz Pet Czech i szybka kontra, jednak nie. Sędzia postanowił w tym momencie zakończyć pierwszą część spotkania, w której prowadzimy 1-0. Statystyki są bardzo wyrównane, zarówno w strzałach, jak i w posiadaniu piłki. No i zaczynamy drugą połowę. Lewandowski. Robert Lewandowski zdecyduje się sam, chyba tak, Robert Lewandowski, ale broni świetnie Salvadores i Rigu. Dośrodkowanie Chedran Shaqiri, który może dostać informa w tym tygodniu. Jeszcze Aubameyang uderza, no sędzia powinien być rzut karny, Aubameyang jednak dopada do piłki, no Robert Lewandowski, ale po raz kolejny Salvadores i Rigu. Dante. Jednak źle podał i Gündogan przejął piłkę, które podaje do Lewandowskiego, Robert Lewandowski pokonuje w 74 minucie, Robert Lewandowski pokonuje dosyć pewnym strzałem w krótki róg Petra Czecha i mamy wynik remisowy 1-1. No. Głupia strata, głupie podanie Dante wprost pod nogi Gündogana, który uchromił Roberta i mamy 1-1 jeszcze. Ostatnia minuta spotkania, doliczony czas gry, 3 minuty doliczonego czasu gry przez arbitra głównego tego spotkania. Ricardo Montolivo wyrzuca z piłkę do Mario Götze. Mario Götze, czy będzie dośrodkowanie? Mario Götze, cały czas Götze. Götze uderza, jednak broni, paruje tą piłkę. Pet Czech, jeszcze Robert Lewandowski, Lewandowski, no wybił tą piłkę, tak jest, Luis Gustavo chyba wybijał, czy to był Dante, już nie wiem. I mamy, jeszcze nie mamy zakończenia, cały czas atakuje Filip, podaje do Roberta Lewandowskiego, ten do Montolivo uderza, odbija piłkę Pet Czech, szybkie wybicie moich obrońców do Roberta Lewandowskiego i w tym momencie właśnie sędzia postanowił zakończyć tą drugą część spotkania i przechodzimy do dogrywki. Zaczynamy dogrywkę, jednak w niej nie wydarzyło się nic spektakularnego i tak jak mówię, no nie było z czego wybierać tutaj, dlatego też przechodzimy od razu do rzutów karnych. Zobaczmy, Robert Lewandowski naprzeciwko Salvadores Sirigu. Pierwszy rzut karny w moim wykonaniu. Robert Lewandowski czy Sirigu? Robert Lewandowski dosyć pewnie pod poprzeczkę w sam środek bramki. 1-0. Teraz tym razem Lewandowski po stronie Filipa stoi nas. Jednak strzela w sam środek bramki Petra Czecha i Pet Czech nie miał jakichś problemów z interwencją. Ilkay Gündogan. Gündogan, delikatna podcinka. Technicznym strzałem wyprowadza, zmniejsza stan wyniku 4-3 i Chedran Shaqiri czy Salvadores Sirigu? Chedran Shaqiri i wygrywamy to spotkanie po serii rzutów karnych 5-3.
No powiem szczerze, że Filip jest nawet dobrym przeciwnikiem. Ciężko mi się z nim grało po raz kolejny. Nieraz to nie jest pierwszy przeciwnik, z którym miałem problemy, ale jednak jak widać po serii rzutów karnych wygraliśmy 5 do 3. Ogólny wynik to 6 do 4. Nie wiem czemu FIFA tak zalicza. No ale zobaczmy jeszcze statystyki tego meczu. Graczem spotkania Pet Czech, chyba za ten obroniony rzut karny. Chociaż nie, no tam było trochę tych strzałów. Patrzmy jeszcze na statystyki strzałów i ogólnie posiadania piłki. No tak, 21 strzałów w moim wykonaniu, 13 w wykonaniu Filipa. I przechodzimy za chwilę, posiadanie delikatnie po mojej stronie. I przechodzimy do kolejnego spotkania. No i mamy drugiego przeciwnika w tym odcinku. Jest nim Tadeo 1998. Bardziej może znany jako Fighter.pl. On też również streamuje na Twitchu swoje gry. Zobaczmy jego skład. Serie A z Handanowiczem, Balotelli i Tevez jako napastnicy i Antoni Di Natale jako ofensywny pomocnik. No może być ciekawie, może być interesująco. Rzadko spotykam Teveza jako napastnika, bardziej jest to połączenie Balotelli z Ibarbo. No ale zaczynamy. Aubameyang do Lewandowskiego. Lewandowski, czy będzie gol? Lewandowski! Dlaczego, Robert? Dlaczego? Tylko obok słupka. Antonio Di Natale. Antonio Di Natale uderza. Antonio Di Natale i broni Pet Czech. Wrzutka Konstanta na głowę. Arturo Vidala jednak tutaj jeszcze. Abate, Abate! I mamy prowadzenie Fightera. Będę nazywał go Fighter. Sztabcio, no nie będę już mylił. Prowadzenie Fightera, jak widzieliśmy, Dawid Luiz w ogóle nie wyskoczył do tej piłki. I sędzia w 40. za chwilę po tym. Chwilę po tym wydarzeniu, czyli objęcie prowadzenia przez Fightera, zakończył pierwszą część spotkania, którą przegrywamy 1-0. Zobaczmy na statystyki, oddałem jeden strzał niecelny, który widzieliście. Był to strzał Roberta Lewandowskiego, Fighter oddał ich trochę więcej. No i zaczynamy drugą połowę. Gündogan do Williana. William, dośrodkowanie na głowę Roberta Lewandowskiego i Robert Lewandowski w 57 minucie spotkania doprowadza do wyrównania 1-1. Aubameyang do Chedran Shaqiri ścina do środka, Chedran Shaqiri, no musi być gol, tak jest! Przełamał ręce Semira Handanowicza i Chedran Shaqiri w 84 minucie spotkania wyprowadza nasz zespół na prowadzenie 2-1. 88 minuta spotkania, dobre podanie do Carlosa Teveza, jednak ten jednak był na pozycji spalonej, udało się. To na pewno by była bramka, gdyby moi obrońcy tak puścili Carlosa Teveza, to na pewno ten by wykorzystał tą sytuację i doprowadził do wyrównania. Jeszcze na Carlos Tevez, do Cherciego. Cherci. Obok niego William, próbuje go zatrzymać, jednak nie dał rady. Tevez ponownie do Cherciego. Cherci będzie dośrodkowywać. Dośrodkowanie na Adela Tarapta. Ten jednak uderza fatalnie i bez problemów Petrzech interweniuje w tej sytuacji. Jeszcze Aubameyang uruchamia Roberta Lewandowskiego. Robert Lewandowski ścina do środka. O mój Boże, Robert. O mój Boże. Jeszcze tutaj szybkie podanie do chyba Carlosa Teveza. Jednak w tym momencie sędzia postanowił zakończyć to spotkanie, które wygrywamy. W zasadzie ja wygrywam 2-1 z Fighterem. Naprawdę też to był bardzo wyrównany mecz, jak widzieliście w pierwszej połowie. Fighter mnie dosyć konkretnie zdominował. Bramki strzelił Robert Lewandowski, Chedran Shaqiri dla Fightera strzelił Ignacio Abate. Po tym fatalnym zachowaniu Dawida Luiza. No nieraz tak jest, że Dawidowi jakby się nie chciało tak jak Mario Balotelliemu na treningach ćwiczyć czy tam skakać do główek. Zobaczmy, Petrzek został graczem spotkania. U niego no, oczywiście Ignacio Abate był najlepszym graczem w spotkaniu, tak. Statystyki. Oddałem 2 celne strzały, strzeliłem 2 bramki. Fighter oddał ich 6, no i strzelił tylko jedną. Posiadanie było dosyć wyrównane, z lekką korzyścią dla mnie. No i teraz wam teraz przechodzimy do... Właśnie, przechodzimy do pewnej sprawy. Otóż pojawił się u nas niespodziewany gość na wypożyczenie. Przeszedł to on, Cristiano Ronaldo alias CR7. Pożyczył mi go mój dobry znajomy Foxter, któremu bardzo serdecznie dziękuję. Jak widać, rozegrałem 2 mecze tym oto zawodnikiem. W pierwszym meczu był bardzo aktywny. Oddał aż 11 strzałów na bramkę. No chciałem go wyprowadzić, jego longshoty w zasadzie.
Naprawdę niektóre przełamywały ręce bramkarzom. No i zagrałem sobie, zmieniłem formację delikatnie na 4-3-3, wariant czwarty, czyli ultra ofensywny, i postanowiłem zagrać mecz pucharowy, mając nadzieję, że mój przeciwnik się nie rozłączy. Tu widzicie jego skład. Skład z ligi BBVA, czyli w zasadzie mamy pojedynek dwóch lig hiszpańskich i zaczynamy. Cesc Fabregas, dośrodkowanie, chyba był rzut karny, tak jest. Cesc Fabregas był faulowany i mamy rzut karny przez Javiera Mascherano. No dwaj zawodnicy Barcelony. Zobaczmy, no nie wiem, czy to był faul. Nie mnie to jednak oceniać. I Cesc Fabregas, nie, Cesc nie. Damy to Cristiano. Zobaczymy, czy Cristiano. Tak jest, gdzie jest Cristiano? Jest Cristiano Ronaldo. Zobaczymy, czy Cristiano Ronaldo pokona Thibaut Courtois. Cristiano Ronaldo czy Thibaut Courtois? Cristiano Ronaldo, no bardzo pewnie uderzył i Thibaut Courtois był bez szans. 1 do 0. Od bramki Thibaut Courtois na głowę Diego Costy, ten do Gabiego. Gabi do Guardado. Guardado wychodzi, okiwał moich obrońców, jednak broi Courtois, ale przy dobitce Diego Costy już nie miał żadnych szans i przeciwnik w 21 minucie spotkania doprowadza do wyrównania 1 do 1. No, Thibaut Courtois dobrze się zachował przy tym pierwszym strzale. Guardado, zobaczmy, no Gerard Piqué trochę się zakręcił tutaj, no powinien tą piłkę zabrać. Jednak mamy rzut rożny, Cesc Fabregas. Cesc Fabregas na głowę Gerarda Piqué. I Guardado wybija z linii. Jeszcze podaje do Pedro. Pedro ładnie okiwał trzech obrońców. Pedro! Fenomenalnie. Pedro jest naprawdę super zawodnikiem. Umieszcza piłkę w górny róg Thibaut Courtois i ten był bez jakiejkolwiek szansy na obronę tego strzału. Jeszcze mieliśmy dośrodkowanie kolejne w bramkę przeciwnika i w tym momencie po doliczeniu 3 minut do pierwszej części spotkania arbiter postanowił ją zakończyć, którą prowadzimy dosyć zdecydowanie 2 do 1. Zobaczmy, mam dwa razy więcej strzałów, jednak to dwa razy więcej niecelnych strzałów w posiadaniu, dosyć, no 10 punktów więcej, 10% więcej z posiadania. No i zaczynamy drugą połowę. Carvajal do Pedro. Ten jednak stracił, Mascherano odzyskał. Co on tu robi? Podaje do Diego Costy. Diego Costa uderza, Diego Costa, i mamy wyrównanie w 54 minucie spotkania. Diego Costa tym razem z lewej nogi pewnie pokonuje Thibaut Courtois. Zobaczmy to jeszcze raz. No tak. Ale nie ma się co załamywać, to dopiero 69 minuta spotkania. Karim Benzema. Benzema podaje do Pedro. Pedro, no fenomenalnie Pedro. Ja, tak jak mówiłem, polecam tego zawodnika, szczególnie na prawego pomocnika. Już jest to naprawdę fenomenalny zawodnik, który strzela swoją drugą bramkę w tym spotkaniu. Zobaczmy, Sergio Busquets. Sergio Busquets, dośrodkowanie na głowę Karima Benzemy i Karim Benzema w 78 minucie. Dzięki Karim. 4 do 2. Jeszcze Piqué, interwencja dobra do Cristiano Ronaldo. Ten z główki odgrywa do Casemiro. Casemiro odgrywa ponownie do Cristiano. CR7. CR7. CR7, co on zrobił? Okiwał dwóch obrońców. CR7, potężna bomba w górny róg bramki Thibaut Courtois i mamy 5 do 2 w 86 minucie spotkania. No w końcu Cristiano strzelił jakąś bramkę z akcji. No fenomenalne wykończenie tego strzału i mamy pewne prowadzenie jeszcze. Feguli, jednak Sergio Ramos na posterunku. Sędzia doliczył tylko 1 minutę spotkania. W tym momencie właśnie zakończył to owo spotkanie, które wygrywamy 5 do 2. Zakończone zostało ono przy przeraźliwych gwizdach kibiców, gospodarzy, gdyż my graliśmy na wyjeździe. No i Cristiano się cieszy, tak jest. Wygraliśmy 5 do 2. Zobaczmy, Cristiano Ronaldo, dwie bramki również Pedro, Karim Benzema, a dla przeciwnika strzelił Diego Costa. Ciekaw jestem, kto zostanie graczem tego spotkania. Zobaczmy sobie, kto został właśnie man of the match. A jednak nie, nikt z mojego, no nikt z mojej drużyny, tylko Diego Costa, rating 7, 9,7, no ładnie Diego. Zobaczmy jeszcze statystyki. To są statystyki, a ja... No właśnie mi pada bateria w DualShocku. Miałem większe posiadanie piłki, więcej oddanych strzałów, wygrana. Także jutro nie będzie odcinka, jutro gramy Mistrzostwa Polski, pierwsza tura, także dzięki i do zobaczenia w poniedziałek. Cześć!